wtedy już mówimy o postępie w edukacji, czy mówimy o postępie w zdrowiu, czy mówimy o postępie w gospodarce, wysokich technologiach, czy w ochronie środowiska. Postęp jest czymś, co posuwa się do przodu, a tylko ludzie lewicy mają odwagę i powinni mieć tą odwagę i mówić nie i stop prawicy, w momencie, kiedy decydujemy o tym, czy państwo postępu będzie państwem, w którym Polska będzie szła, czy będzie państwem, w którym postęp będzie państwo ograniczało obywatelom. Takim standardowym przykładem, oczywiście nie najważniejszym problemem, ale standardowym przykładem dostępu Polaków do postępu jest sprawa in vitro. Ona stała się dzisiaj symbolem. Tak naprawdę ona dotyka pewnej części społeczeństwa, ale jest niezwykle ważną sprawą. Ona dotyka około 15-20% par żyjących w Polsce. I ja nie mogę zrozumieć budowy państwa, które uniemożliwia ludziom dostępu do tego, co jest dawno wymyślone, dawno sprawdzone, bezpieczne i potrzebne. Kiedy państwo próbuje regulować, co nam wolno, czego nam nie wolno. Kiedy państwo nam mówi, że coś jest złe, mimo że cały świat, cała nauka wie, że to jest dobre. Więc jestem zwolennikiem budowania państwa opartego na encyklopedii i wiedzy, szanując to, że mamy z tyłu głowy encyklikę. Ale to encyklopedia i wiedza posuwa świat do przodu. Więc człowiek i postęp. Kolejna wartością, która skierowała mi stronę lewicowej formacji politycznej, która pcha do tego, żeby tą lewicę w Polsce budować i jednoczyć i skupiać wokół problemów, a nie personalnych walk, jest myślenie o równouprawnieniu. Często u nas równouprawnienie i tolerancja sprowadza się do tego, że prowadzimy ożywioną dyskusję w Polsce na temat związków partnerskich. I problem równouprawnienia i tolerancji sprowadzamy do problemu gejów. Jestem zwolennikiem takiej tezy, że ciągła i przewlekła dyskusja o gejach polskiej lewicy powoduje to, że polska lewica się radykalizuje i schodzi ostro do lewego brzegu. I tak naprawdę w ogóle nie dyskutuje o prawdziwych problemach równouprawnienia. Dlatego dzisiaj tezę szanują problemy mniejszości seksualnej, stawiam taką tezę, że kraje w Polsce mają się całkiem dobrze, prowadzą świetnie prosperujące przedsiębiorstwa i głosują na Platformę Obywatelską. Zaś równouprawnienie postrzegam w sposób następujący. Równouprawnienie postrzegam poprzez obronę praw mniejszości przez większość. W każdym wymiarze. Chciałbym żyć w państwie, w którym większość broni praw mniejszości, w której większość chroni słabszą mniejszość. I pytanie, co to jest mniejszość w Polsce? Mniejszością w Polsce na przykład są ludzie starsi. Lewica boi się dzisiaj w Polsce używać mocnych słów, a ludzie starzy w Polsce żyją. I dzisiaj myślenie o ludziach starych w Polsce sprowadza się do tego, że rozmawiamy o rewaloryzacji potencjalnych i chętnych emerytów. I cała Polska dyskutuje o tym, czy rewaloryzacja była, czy nie. Ja też równouprawnienie i tolerancję postrzegam w ten sposób, że ludzie starzy powinni być w Polsce szanowani. Powinni być wciągani do aktywnego życia społecznego, a przynajmniej państwo powinno próbować budować taki system demokracji, w którym człowiek stary będzie czuł się bezpieczny i potrzebny. Ja mam babcię, która mieszkała na Wymawie, pewnie część z was wie, gdzie to jest. To jest taka znana miejscowość, leży koło Radomia Wielkiego. Nie? No mogę, jest koło Radomia Małego. To bliżej. I ta moja babcia tam żyje i tak naprawdę państwo o nim zapomniało. Ja do niej jeżdżę i dzwonię. Kiedy przyjeżdżam do tej małej wsi, to widzę kilkanaście czy kilkadziesiąt starych kobiet i starych mężczyzn, którzy żyją w osamotnieniu. Ale nie w osamotnieniu rodzinnym czy przyjaciół. Oni żyją w swojej społeczności, mają swoje problemy. Ale to razowo mają takie symbole zapomnienia przez państwo tego, że ma obowiązki wobec ludzi starych. Ludzi starych, którzy się potrzebują pomocy tej silnej większości, którą stanowimy my. My, ludzie silni, aktywni zawodowo, jesteśmy w obowiązku dbać o to, aby mniejszość, patrz, ludzie starsi, czuli się dobrze w naszym państwie. Mniejszość, to też dzieci. Czy nasze państwo w sposób naprawdę demokratyczny i prawdziwy, cywilizowany dba o rozwój edukacyjny, zdrowotny, bezpieczeństwa naszych dzieci? Ale że nie. U nas w Polsce debata do tego, jak dbać o system prorodzinny, sprowadza się do tego, czy nazwę szkołę, czy nie. Więc ja państwu powiem, dlaczego ja bym chciał być szkołą, bo jestem świeżo ubieczonym po raz drugi ojcem, mam roczną córeczkę i otrzymałem becikowe. Co uważam tak głęboko usprawiedliwie, że to becikowe że nasze państwo przyznało. Dlatego, że jestem człowiekiem, który radzi sobie w życiu zarówno społecznym, ale także ekonomicznym. I ja to becikowe, 1000 zł, ja to mówię w sposób otwarty, ja stosuję taką metodę autentyczności w polityce. Staram się nie kłamać. W związku z tym powiem państwu, na co przeznaczyłem becikowe. Becikowe, ten 1000 zł, przeznaczyłem na to, żeby kupić jeszcze lepszy budynek.
Więc pytam, czy nasze państwo stać, żeby Bartoszowi Arłukowiczowi płacić bezczkowo? Kupiłem wózek z kierunku stradami z całą cenderszem. Zaś z drugiej strony, to samo bezczkowo przyznawane jest ludziom, którzy nie mają na chleb i nie potrafią przeżyć dnia jutrzejszego. I tak postrzega nas polska polityka prorodzinna. Więc ja mówię, takiej polityce prorodzinnej nie. Powinniśmy budować państwo, w którym większość broni praw mniejszości. Więc polityka prorodzinna to jest dbanie o edukację dzieci, to jest dbanie o rozwój sieci żłobków i przedszkoli, to jest dbanie o aktywność zawodową ich matek, możliwość powrotu ich matek do aktywności zawodowej po okresie wychowywania dzieci. To jest dawanie równych szans kobietom. Bo dopiero to stanowi o tym, że tak naprawdę równouprawnienie i tolerancja w naszym państwie na wysokości rozwojami. Bo jeżeli równouprawnienie ma się prowadzić do dyskusji o gejach, zaś polityka prorodzinna do płacenia bezczkowego, to jest tak naprawdę udawanie przez państwo ponoszenia odpowiedzialności. Więc człowiek, postęp, równouprawnienie w rozumieniu większość broni praw mniejszości, w tym także kobiet, przypomnę się do parytetu, cała Polska dyskutuje o parytetach. Więc ja za parytetem oczywiście też jestem. Nie ma żadnego problemu, możemy mieć parytet. Ale ja bym chciał, żeby parytet w Polsce polegał na tym, że kobiety mają równy dostęp do wszystkich aktywności społeczno-zawodowych w naszym państwie. Więc ja stawiam tezę dzisiaj, pytanie otwarte, czy kobiety dzisiaj mają równy dostęp nie tylko do listy wyborczych, bo jeszcze mogę zrobić listy wyborcze, na którym będzie 50% kobiet. Większość z nas zna się na polityce i wie, jak pięknie można robić listy wyborcze, 50% kobiet będzie na listy wyborcze, z tym, że ma ostatnie miejsce. Nie ma żadnych szans na dostanie się do aktywnego tworzenia życia politycznego. Zaś parytety, dobre państwo, odpowiedzialne państwo, buduje takie parytety, w którym kobieta jest aktywna, w której państwo pozwala wrócić czy być aktywny mimo licznych obowiązków, które kobieta ma i wie o tym, że je ma i nie ma co ukrywać i udawać, że ich nie ma. Więc ma. Więc dobre państwo buduje parytety w życiu codziennym. Parytety, które pozwalają kobietom czuć się na równi z mężczyznami. Czy się czują? Nie, bo ja dzisiaj jestem z państwem, moja żona to powie moje dzieci, siedzi w domu, więc nie ma równych praw, ona nie może przyjechać do chłopczyk na spotkanie, bo ma dwoje małe dzieci i mamy problem ze żłobkami. Oczywiście to dygresja odnośnie państwa. Więc człowiek, postęp, równouprawnienie i rzecz czwarta, która kierujemy w myśleniu ku lewicy, ku wartościom wrażliwości społecznej, to myślenie o rzeczy najważniejszej, jaką człowiek ma w sobie, którą ma daną przez naturę, którą powinniśmy pielęgnować i państwo, które chciałbym budować, chciałbym, żeby tą wartość dostrzegało i szanowało. A mianowicie wolność wyboru. Chciałbym żyć w państwie, w którym człowiek ma prawo do podejmowania decyzji, w którym to człowiek decyduje o tym, jak się rodzi, z kim żyje, z kim się kocha, jak śpi, z kim śpi i jak umiera. Dyskusja między lewicą a prawicą, tak naprawdę w Polsce, toczy się w dwóch aspektach. Ile państwa w państwie i czy budujemy państwo nakazów i zakazów, tak jak chce budować prawica? Czy budujemy państwo, w którym państwo ma zaufanie do obywateli, bo to pozwala podejmować wolne decyzje? Ja jestem oczywiście za tym, żeby ilość państwa w państwie było, bo państwo jest potrzebne, ale państwa tylko i wyłącznie tyle, ile jest potrzebne do zagwarantowania bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa w każdym sektorze życia. Zdrowia, bezpieczeństwa na ulicach, gospodarki, ekonomii, ekologii. Tylko tyle, ile potrzeba, bo to już bardzo blisko jest granica, kiedy przekraczamy nadmierną ilość państwa. I tu tworzy się demokracja. I to jest to, co próbuje nam dzisiaj narzucić prawica. Prawica próbuje nam powiedzieć, w jakim państwie powinniśmy żyć. Co nam wolno, co nie wolno. Co jest dobre, co jest złe. A ja uważam, że wolno wiele, nie wolno tylko jednego. Zarówno w ujęciu personalnym, jak i państwa, jak i życia publicznego, nie wolno krzywdzić innego człowieka. Wszystko inne wolno robić. Nawet trzeba to robić. Bo tylko wolne myślenie, podejmowanie wolnej decyzji, zmienianie rzeczywistości w tym, co się znajduje, próba i chęć podjęcia zmiany rzeczywistości, popierają świat do przodu i pozwalają nam budować dobre państwo. I kończąc, powiem tylko tyle, że jesteśmy wszyscy w dużej, wielkiej, często w wielu tygodniach podróży po Polsce. I rozmawiamy właśnie w takich miejscach, w taki sposób, żeby mieć odwagę powiedzieć sobie wprost i w oczy, że oczywiście bardzo proste jest mówić o wartościach lewicowych. Bardzo proste jest prowadzić debatę o tym, jakie państwo w zamkniętych gabinetach partyjnych. Tylko co to zmienia? Trzeba mieć odwagę budowania takiej formacji, która potrafi wprowadzić swoje poglądy w życie.
trzeba mieć odwagę budowania takiej formacji, która mówi tak, jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności za państwo czy samorząd. Bo najprościej jest ciągle bronić czyichś praw. Najprościej jest ciągle mówić o konieczności podwyższenia aktywności zawodowej.